Jeśli myśleliście, piękni ludzie, że to jest takie proste, że wyjmiecie pieniądze z kieszeni, kupicie sobie program do montowania i wszystkie wasze problemy się skończą, przynajmniej w kwestii nagrywania, bo o takich problemach tu myślę, no to jesteście w dużym błędzie. Moja radość się skończyła wraz z momentem, w którym otrzymałam od producenta, właściwie nie od producenta, tylko od sprzedawcy, jak otrzymałam od sprzedawcy link do Filmory. Jestem szczęśliwym posiadaczem legalnego programu, który posiada możliwość wieczystego użytkowania. No. I niestety nie mogę go używać. Ta-da! Nie mogę go używać, dlatego że nie wiadomo dlaczego. No, a tak od początku, wyobraźcie sobie, że przyszedł ten link zaraz następnego dnia po tym, jak wieczorem go kupiłam. Zresztą zgodnie z obietnicą w ciągu 48 godzin miało być zamówienie zrealizowane. W niepełne 24 godziny, 12 godzin chyba był. I jakież było moje zdziwienie, że mimo tego, że była w linku jasno określona instrukcja, jak to ściągnąć, jak to zarejestrować, jak uczynić wszystko, żeby to działało, no to niestety nie zadziałało. I to nie, że nie zadziałało tak po prostu, że program nie działał, czy że się wieszał, czy jakikolwiek inny techniczny problem z programem. Nie, po prostu nie można go ściągnąć. No, pierwszy link, który tam był zawarty w mailu, który miał w ogóle udostępnić możliwość ściągnięcia programu, od razu był wyrzucany przez mój komputer. Nie, koniec, nie. Tam się pokazywało za komunikat, że nie ma dostępu do internetu, coś takiego, coś właśnie związanego z internetem, pomimo tego, że internet był. Wszystko działa, wszystkie programy działają, tylko w momencie tym, w którym chcecie ściągnąć Filmorę, komputer krzyczy, że nie ma internetu. Więc doszłam do wniosku, że jestem za głupia, prawda? No, nie jest to moja technika, nie jest to moja dziedzina, nie jestem może jakoś specjalnie mocno techniczna, dlatego doszłam do wniosku, że po prostu poproszę Mateusza, żeby mi to zrobił. Więc Mateusz powiedział, dobra, nie ma sprawy, następnego dnia, więc luz. Wiecie, ten krótki film z pracy, którym Wam pokazywałam, chyba był montowany w dalszym ciągu na DaVinci, który tym razem się zlitował i przepuścił pliki. Ale mówię sobie, dobra, to już tam przemęczę się, tam wszystko postarałam się zrobić właśnie w trakcie jednego ujęcia, żeby nie trzeba było ciąć, nic robić, tylko żeby go wrzucić, przemielić i wypluć. No i udało się. Natomiast Mateusz przyszedł i zrobił dokładnie to samo, co ja. Czyli nic. O nie, przepraszam, poszedł o jeden krok do przodu. Udało mu się przejść przez pierwszy link, przez pierwszy link i dalej też już 100. Więc doszliśmy do wniosku wszyscy łącznie, wspólnie, że trzeba zgłosić usterkę i dzwonić do sprzedawcy. Sprzedawca stwierdził, że to jest niemożliwe. Że do tej pory nigdy takie rzeczy się nie zdarzały, że on sprawdza dzisiaj nie ma czasu, zresztą muszę przyznać tutaj, że sprzedawca się sprawił jak najbardziej i był w pełni pomocny, nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast pan wysłał mi taki link, dzięki któremu, jeśli go otworzę, to będzie on mógł zdalnie wejść w mój komputer i po swojemu tam wszystko poustawiać. To było wczoraj. Ale pan powiedział, że no już na dzień dzisiejszy już nie zdążył, bo już było blisko 16, a on do 16 pracuje, więc umówmy się na jutro, czyli na dziś, na godzinę 14, to żeśmy się umówili. Dzisiaj przy komputerze siedział Przemek, który ma pojęcie o komputerach, no nie ma wykształcenia w tym kierunku, ale no jest dużo bardziej zaawansowany technicznie niż ja na przykład. No i razem z panem się poddali. Naprawdę, uwierzcie mi, poddali się obydwaj. I pan zażyczył sobie, żeby mu wysłać zrzut ekranu z tymi komunikatami, które pojawiały się na monitorze.
i że on musi to wysłać do producenta programu. I Przemek zrobił te zrzuty, wysłał jemu i teraz czekamy na odpowiedź od właściciela, to znaczy od producenta programu Filmora, czyli od Wondershare. Podobno jestem pierwszą osobą, która ma jakikolwiek problem z zainstalowaniem Filmory. A powiem Wam, że w pracy mam dużo gorszy komputer, no bo nie był konfigurowany pod obróbkę filmów. Znaczy dużo gorszy w tym sensie, że no z grafiką tam gorzej. I w pracy ściągnęłam sobie dzisiaj Filmorę z tego linku. Bez najmniejszego problemu. Podobno mój komputer ma jakąś zaporę, która nie wiadomo skąd się wzięła. I jutro o godzinie 9:30 jestem umówiona w... Taka firma jest w Ełku, Maszkom się nazywa, firma komputerowa, która zajmuje się właśnie pomocą takim laikom jak ja. I prawdopodobnie, jeżeli nie uda im się uruchomić tego programu, to trzeba będzie przeinstalować system, bo nie wiadomo skąd wzięła się ta zapora, więc trzeba go całego wymazać i od początku poukładać. Także słuchajcie, robię sobie kawę, bo trochę mną rzuca z nerwów. Czy teraz to już może, właśnie nie, teraz to już mi tak wszystko opadło po tych wszystkich nerwach, że teraz to muszę sobie wypić kawki, żeby podnieść się nieco, bo mam parę fajnych rzeczy, które przyniosłam sobie do domu i chcę się z nimi, z Wami podzielić. Nie wiem, czy zostaną dla mnie, czy będą w sklepie, ale one są w moim rozmiarze i wszystkie mi się podobają i zaraz je sobie wspólnie obejrzymy. A ja jak sobie odtworzę, to sobie zadecyduję, czy chcę to sobie zostawić, czy też puścić dalej. Także robię kawę i będziemy wspólnie oglądać parę fajnych rzeczy. Lecę po kolei, bo nie mam tutaj jakiejś specjalnej strategii. Ten to pokazuje Wam sweterek dlatego, że jest piękny i on jest w moim rozmiarze, ale to jest wolne i ja go nie będę nosić, więc jeżeli dziewczyny macie ochotę na taki naprawdę zarąbisty sweterek, to ja go Wam polecam i dlatego pokazuję, bo wiecie, pośród tych 1500 czy 600 stron rzeczy na stronie, to on ginie. Natomiast jeżeli lubicie wełnę i lubicie markę Diesel, to serdecznie polecam. Zaraz dokładnie Wam pokażę, jak on wygląda, ale najpierw skład, bo to jest niby tylko 27% wełny, ale no to nie, on nie gryzie, ale dla kogoś takiego jak ja to bardzo gryzie. I tu mamy tak, 38% wiskoza, 35% nylon, 22% wełna i 5% alpaka. I zobaczcie, to jest taki piękny, szary sweterek. I mam wrażenie, że on jest łączony ze skórą naturalną, bo tak to wygląda nawet raczej na pewno. Zobaczcie. On jest już ometkowany tutaj moją metką, dlatego że on pójdzie do sprzedaży. Mówię, ja go nie będę nosiła, bo mnie zje. Zobaczcie. Jest tak zdobiony tutaj tą wstawką ze skóry naturalnej. Nie nałożę go na gołe ciało, natomiast żeby pokazać mniej więcej jak on wygląda, to go założę, wiecie, na ten sweter. A, nie będzie, będzie głupio wyglądać. Sweter na sweter, bez sensu. Miało być pięknie, ale tak to tak kubato wyjdzie. No ale musicie tak sobie wyobrazić, czy musicie, proszę bardzo, żebyście sobie wyobrazili. O, jest ta długość i te boczki ma tutaj fajnie zdobione skórą naturalną, także naprawdę świetny sweter. Gdybyście miały ochotę, to serdecznie zapraszam, bo tu jest tutaj lekko ażurowy, tutaj ma takie dziureczki, ale jest przepiękny. Naprawdę z serca polecam, jest piękny. Dobra, to tak szybko to zdejmę. O, rzucam. I to jest sukienka, która zachwyciła mnie od pierwszego kopa, bardzo mi się podoba. To jest dziewczyny welur. Podejrzewam, że to jest sam poliester, ale ja bardzo lubię takie welury.
to jest 36, UK 8, 92 poliester, 8 elastan. Zobaczcie, z bliska wam pokażę. Bo bardzo podoba mi się to połączenie czerni z różą, bo to jest różnie inny czerwień. I tu jest jeszcze trochę żółci i turkusu, który tutaj wygląda jak zieleń. Też może to jest zieleń, trudno dokładnie zgadnąć, bo te kolory się ładnie przenikają. Ja mam za chwilę zmierzę, ale zobaczcie, o, takie są szczegóły tej sukieneczki. Ona tutaj jest serek. Teraz ją przymierzę, sobie wspólnie zobaczymy. Tu też nie mogłam się powstrzymać, bo ma piękne, wiosenne kolory i do tego jest to koszula taka sportowa od Ralph Laurena. O, coś takiego, zaraz też przymierzymy. Przepiękna bluzeczka od Karen Millen z taką baskinką u dołu i ja ją właśnie chcę nosić do jeansów, wcale nie do jakichś eleganckich kreacji, chociaż do nich też oczywiście by się nadawało, ale ja rzadko kiedy chodzę w super eleganckich kreacjach, więc tylko, że nie do tych jeansów, ale będę mierzyć do tych, dlatego, że nie będę się już przebierać, aczkolwiek myślałam o ciemnych albo o całkiem białych jeansach granatowych albo białych takich na lato, dlatego złote kolczyki na przykład, wiecie. Teraz też sobie przymierzymy i to jest rozmiar 38. Tu jest fantastyczna koszula, taka bardzo, bardzo oversized. Jest krótka, a bardzo szeroka. To jest taka fajna koszula, wiecie, jak chcecie się ukryć, nie podkreślać wszystkich swoich atutów, tylko wręcz przeciwnie, tak wiecie, zaszyć się w takiej masie materiału. To jest marka ASOS, ASOS Design, rozmiar 38, bardzo szeroka. Zaraz sobie przymierzymy. I przecudowne futerko. To jest Next chyba, przy czym tutaj jest taka jakaś marka Made for Me, to się nazywa, ale to jest takie wiosenno-letnie futerko, żeby narzucić na chłodniejsze dni. Jest bardzo delikatne, bardzo cieniutkie, a jednocześnie tak miłe. Oj, oj, cudowne wręcz. I teraz sobie przymierzymy po kolei sukienka na końcu, bo będę musiała zdjąć spodnie, a wszystkie rzeczy najpierw, bez zdejmowania spodni, także bierzemy. Tak się prezentuje ta bluzeczka od Karen Millen. Widzicie, ona jest tak pięknie tutaj układana od pasa. Tak to wygląda. Wchodzę na to. Zostawić, sprzedawać, bo ja sama prawdę powiedziawszy nie wiem. Jeszcze się nie widziałam w tej rzeczy. Tutaj polegam na waszej opinii i na tym, co zobaczę, jak już będę to montować. W każdym bądź razie, no, trzeba popracować nad ramionkami, żeby tak się pokazywać. W każdym razie wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozmiar, to jest ok. Bo Karen Millen, jakbyście kiedyś kupowały, ma lekko zawyżoną rozmiarówkę. Jak tu jest napisane, że to jest 38, to zwykle jest to 36, no i tak sukcesywnie ze wszelkimi rozmiarami. A jak już jest 36, to mało kto się w to wciśnie, naprawdę. Wyłażą te troczki, ale na razie nie wycinam, bo nie wiem, czy będę sprzedawała, czy zostawię. O, i ja to sobie właśnie wyobrażam do ciemnych jeansów, do białych jeansów i do szpilek. Tak sobie to wyobrażam. Oczywiście każdy może nosić jak sobie rzeczy, ale tak to wygląda. Tak się prezentuje ta koszula, ona jest ultra szeroka, ale jest właśnie fajna, bo jest krótka. Ja takie coś lubię. No bardzo mi się podoba. Ja wiem, że to jest akurat najmniej schlebiające figurze generalnie, bo wszystko maskuje. Co byście nie miały ładnego, to wszystko zakryje, ale jest taka bardzo bezpieczna, wygodna. Jak chcecie sobie tak uszmerać po mieście, ewentualnie też może być fajna do chodzenia po domu, ale ja na pewno chodziłabym w niej po mieście, bo ja bardzo takie rzeczy lubię. To mój mąż niekoniecznie, ale ja bardzo lubię takie szerokości, bardzo fajne koszule. Jest bardzo miękki ten materiał, jest to bawełna, ale taka mięciutka, jak taka cieniusieńka flanelka, coś takiego. Bardzo miła rzecz. A
ta koszula od Ralpha to jest czysta wiosna. To po prostu już śmierdzi wiosną. Kolor jest, nie wiem jak to kamera oddaje, ale jest taki naprawdę super, super wiosenny. Jest logo. Ja się śmieję, bo koszule od Ralpha Lauren jedne mają konika, a drugie mają tylko gdzieś tam głęboko w środku i widzę na przykład jak mówię, laski szukają rzeczy, to jak nie ma konika, to nie biorą, bo to jest gorsza jest, nie? Nieważne, że jest piękna, ale jak nie ma wyhaftowanego konika, to niepełnowartościowa jest, ale ta jest pełnowartościowa, bo ma konika, nie? Ja w każdym bądź razie uważam, że koszula jest po prostu bardzo, bardzo fajna. No ma rękaw 3/4, wiecie, to nie jest długi rękaw. Ja zawsze takie koszule 3/4 noszę z odpiętymi rękawami, bo ja nie wiem w ogóle, po co robić guziki przy koszuli z rękawem 3/4, jak gdzie podniesiecie rękę do góry i automatycznie tutaj robi się strasznie ciasno, także... Ale w ogóle sama koszula sama w sobie jest bardzo fajna, ona jest foliowana, zobaczcie. Bardzo ładnie się układa na figurze. I czy to jest 36, to raczej nie. Powiedziałabym, że to jest 38, bo jest na mnie bardzo luźna. To znaczy jest bliska ciału, jest ładnie skrojona, ale jest luźna, nie jest jakoś strasznie dopasowana. Także raczej 38, ale bardzo ładna i śliczna jest ta zieleń. Naprawdę muszę się wypatrzeć w lustrze. Ale tak sobie wyobrażam, że jak się człowiek lekko opali, to w ogóle będzie pięknie skóra wyglądała w tej zieleni. No, to zostało nam tylko jeszcze sukienka i futerko, także spieszę zakładać. A tak prezentuje się sukienka i zobaczcie, ona jest taka bardzo, bardzo dziewczęca. Tutaj tak, nie, bułeczki, bufki na rękawkach, taka ładnie wytariowana, bardzo mięciutka jest. Ona jest przed kolana, pewnie tego nie widać, ale już tutaj nie mam możliwości obniżyć kamery. A w pokoju Przemek śpi, jest tak przemęczony po półtora tygodnia pracy non-stop, bez przerw żadnych, że nawet nie będę go prosiła, żeby się budził i wstawał, także no jest jak jest. W każdym razie tak wygląda sukienka. Jest całkiem miękka, ona oczywiście z każdej strony się ładnie rozciąga. I przymierzmy od razu do niej to futereczko. Prawda, ono w ogóle nie pasuje, ale możemy przymierzyć, nie? O! Ono jest zapinane na haftkę. Jedną? Nie, więcej. Dwie na pewno. Patrzcie. Zostaje na palcach. Robię wszystko, żebyście lepiej widziały i więcej. W każdym razie tak wygląda. Jest takie mięciuteńkie. To jest po prostu takie mięciutkie jak kaczuszka. No takie w sobie krótkie, bo ona jest do bioder. Myślałam, że ona jest krótsza, że jest do pasa, ale nie, ona jest tak bioderko. Także tak wyglądają te wszystkie rzeczy. Już nic nie, więcej już nic nie ma. To jest wszystko, co chciałam wam pokazać. Futerko jest tak miłe, że trudno sobie wyobrazić bardziej miłą tkaninę tego typu, naprawdę. Chociaż jest to 100% na pewno poliester albo akryl, ale jest tak miła. Oj, bardzo, bardzo. No takie wieczorne wyjście. Jakbycie macie taką ciemniejszą sukieneczkę, żeby zarzucić tylko torebeczkę na łańcuszku i poszły w miasto. W każdym razie bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Mam nadzieję, że jutro uda wam się to zobaczyć, bo mam nadzieję, że DaVinci przepuści mi te pliki. Jak nie, to tak będę sobie siedziała i dokrywała co chwilę coś. Może tak do rana zmontuję wszystko. I trzymajcie kciuki, żeby wreszcie coś udało się zrobić z tą filmorą, bo jest weekend, to znaczy jutro jest piątek, więc już zbliża się weekend. I miałam taką cichą nadzieję, że przez cały weekend będę mogła się bawić tą filmorą, wiecie, na spokojnie sobie montować. I jedyne co, to chyba będę sobie montować w pracy. Nie jest to fajne. Także dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie kciuki za filmorę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki i pa pa!